Cześć, witajcie, ja jestem Makarz, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, dlatego organizujemy konkurs co 25 łapek. Będę losować swagera na kilka dni, więc jeżeli jesteś chętny, to napisz swój nick oczywiście w komentarzu, zasubskrybuj ten kanał oraz zostaw łapkę w górę i skomentuj ten filmik. A ja teraz zapraszam do ocenienia gildii, mam nadzieję, że wam odcinek się spodoba. No i co, widzimy się przy kolejnych odcinkach. Pierwszą gildią, do której się dobamy, to jej będzie gildia 2. Więc sprawdzamy, jestem w Kubizie, więc może stamy 150. Dobra, jesteśmy tutaj, tak to wygląda. Tu nawet zamka nie ma, więc trochę lipa. My to oceniamy w dzisiejszym odcinku zamki, lecz nie Kubidy, więc lecimy do kolejnej GTP VAT. VAT. Gildia VAT może, o, gildia VAT, tak wygląda, flaja sobie weźmiemy, to też nie ma zamku, GTPL 150, o, tu będzie, to 80, to jest gildia Elf, to jest gildia Elf, wow, wow, gildia Elf, popatrzcie jaka jest bardzo ładna. Taka świąteczna, to mi się podoba. O, bardzo ładne gildia elf. Elfy są bardzo, bardzo ładne. Popatrzcie jak to wybudowali, kurde. Postarali się tutaj jakieś reniferki. Kurde, Rudolfy. Ty, zaprzęg tutaj mają. Mikołaja z Rudą mają. Ty. Ładnie to wygląda, ładnie. Ładnie, ładnie. Mi się to podoba. Tutaj mamy jakiegoś hipka tego murzyna, czarnucha tutaj mamy normalnie, ale zamek bardzo ładny z bałwankiem, mi się podoba, daje mocne 9 na 10, mocne 9 na 10, mi się bardzo podoba. Lecimy w takim razie do kolejnego zamku, to była gildia elf. Mamy tutaj gildię TZKR, gildia TZKR, tak wygląda, zamek nie jest zbyt specjalny, ale jest zrobiony do końca, jest zrobiony pod PvP, wszystko jest zakubidowane, ładnie wybudowane, lecz ten zamek oceniam z pewnością na ocenę 6 na 10, więc wydaje mi się, że to jest spoko, adekwatna ocena. Bo zamek jest skończony, no i jest dobry pod PvP, ale nie jest taki świąteczny w ogóle, więc no, napiszemy im tutaj 6 na 10, 6 na 10, duch 150, flaja, siema, elo, typ mnie chyba nie widzi. Dobra, tutaj duchy budują. Bardzo ładny zamek. To już mi się bardziej podoba. Ty, popatrzcie jakie zamczysko tutaj mają. Zamczycho mają, normalnie. Bardzo ładne kubo jest. Podoba mi się. Ładne, ładne. Zobaczcie sami jak to wygląda. W sumie tutaj budują jeszcze chłopaki. Tutaj się podsadzają, ty. Podlecimy do niego, ty. To chłopa podlecimy, siema, elo. Siema. Jak on zapieprza, ty. Staniemy mu, elo. Widzi mnie, czy nie? Widzi, halo, siema. Siema, elo. Siema, elo. Dobra. On tu chyba coś pisze, ty. Pozdro, elo, ma tutaj głowę. Ten spadł, ty, chlasta. Dobrze, że przeżył, ty, chlasta. Dobra. Tak ten zamek wygląda. Temu damy zamkowi. Jest dużo zbudowane. Nie jest świąteczny, ale jest skończony. Więc 7,5 możemy dać, tak? 7,5 damy raz. 150.
Gildia KRWS. Dobra. Gildia KRWS to jest, witajcie. Tutaj tak wygląda Gildia KRWS. Jest świąteczny klimat. Tak jest, bardzo fajnie. To mi się podoba, że zrobili to w tym klimacie świątecznym, oczywiście. To jest na plusie, więc to mi się podoba. Zamek jest. Tutaj chłopy tutaj są z KRWS. Popatrzcie sobie. Rzucają tutaj jakieś itemy normalnie. Ale tutaj nie ma takiego nic ciekawego. Zamek jest skończony, jest świąteczny klimat, owszem. Więc możemy dać tutaj szósteczkę, nie? Szósteczkę damy tutaj. Gilda KRWS 6 na 10. 6 na 10. Więc tepamy się do kolejnej gildii. Także jestem pod gildią Elf. To już jest koniec tego odcinka. Niestety nie udało mi się znaleźć innych gildii, które by zdobyły dzisiejszą nagrodę. Także gildia Elf wygrywa dzisiejszą nagrodę. Proszę zgłoście się w komentarzu, a otrzymacie jakąś fajną nagrodę. No i git. To było na tyle z tego odcinka. Dziękuję. Gildia Elf wygrała to ocenianie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. No i cześć. Elo.